Obczajcie, ten pingwin jest większy ode mnie. Zaczynamy od zrobienia nietypowego śniadania, przynajmniej w moim przypadku, bo będę jadł makaron z makiem. Więc mamy tutaj mak, jakieś tam firmy, nieważne jakie, mamy tutaj rodzynki, nie jakieś tam inne żurawiny i tego typu rzeczy. No i mamy miód, ponieważ ten mak no, nie zawsze jest tak słodki, jakbym chciał. Czyli oczywiście wszystko ważone, jak widać, no, muszę makaron zważyć. Także tutaj mamy 148 gram makaronu, myślę, że wystarczy na śniadanie. Teraz możemy przygotować nasz tutaj mak. Trzeba go kurwa najpierw otworzyć, dobrze, że jest takim tym czymś do otwierania. Ile tego maku by tutaj dać na te 100? No z 80, nie no z 80, 70, 70, 80 gram, dam 80. Lubię, żeby to było... Chcę, żeby to było słodkie kurwa, no. Cudowny mak, nie wygląda on cudownie. Dobra, jest 85, no dobra, to jeszcze mam trochę na łyżce, to wrzucę już. A nóż zje się, tak? Zdajemy mak, miód. Próbowałem, ten mak nie jest jakiś specjalnie słodki, więc taką łyżeczkę można wrzucić. Właśnie sobie zajeżdżam tutaj do Olimpu, zobaczcie jak ładnie tutaj wszystko przystrojone, tam też choineczki, wszystko, ale coś wam powiem, że mi w BMC kurwa drążki stabilizatorów napierdalają, już dają sobie znać tak dość syto, ale od razu to wszystko z łożyskiem zrobię, bo nie wiem czy wam mówiłem, dobra, jesteśmy w Olimpie na mały shopping, bo kurwa mi się nudzi troszeczkę. Właśnie się prawie jakiś gość we mnie wjebał. Stoję, czekam tutaj na parkingu, aż on zaparkuje, coś źle wjechał. Zaczął cofać i jak byłoby tak, prawie tak by było, no. Zakupy to mamy kwiaty dla mojej kobiety, oczywiście czerwone róże i lecimy dalej. No i jeszcze mamy nowego pasażera. A to dlaczego pingwin? To już nie zrozumiecie. To teraz jak widzicie wlatuje tutaj poncz, przywiozłem go razem tutaj z dziewczyną z Madery. 500 ml, to jest 25%, że naprawdę bardzo fajny trunek, że tak to mogę powiedzieć. Chamską reklamę sobie zrobię, zapraszam do oglądania cię vlogu z Madery. Proszę o zbardzo tutaj wszystkich vlogów z wyjazdów, w których można w sumie się nawet sporo dowiedzieć o jakichś tam podróży. Teraz zrobimy makaron, będzie to makaron z wieprzowiną, to jest mięso z szynki, 6,5 g tłuszczu, tam niecałe, bo 6,4, 60 g oliwek. To jest 160 gram makaronu, bardzo lubię makaron i do tego pomidorki, z których zrobimy sos, więc zaczynajmy. Prawie gotowe, tutaj jeszcze dorzuciłem sobie troszeczkę majonezu dla testu, są już wrzucone oliwki, to się jeszcze musi chwilę tutaj popierdolić, żeby to było ciepłe. Ja wiem, to wygląda jak porcja dla całej rodziny, przynajmniej dla dwóch osób. No ja to zjem sam. Przed chwilą odłożyłem gimbala, więc trochę łapy mogło mi się telepać, ale tutaj mamy tą porcję całą na właśnie tym talerzu, więc nie jest to jakoś w chuj dużo, ale taki standardowy mój posiłek. W tym posiłku wratuję tutaj tak, omega 3 i do tego witaminki standardowo zawsze po pierwszym posiłku, który zawiera jakieś tam tłuszcze, bo niektóre witaminy nam się rozpuszczają w tłuszczach dla zdrowia. Polecam, jak ktoś ćwiczy na siłowni, to witaminy, to jest, witaminy są na pierwszym miejscu. A tu jeszcze wam pokażę moją małą kolekcję zapalniczek różnych, zewsząd, one są z każdej cząstki świata, każda jest przywieziona z innego miejsca, to nie są jakieś tam polskie, tylko, tak, że tak powiem, przywożone z każdego kraju, w jakim jestem, miasta i tego typu podobnych, to są jakieś tam alkohole. A to jest ten gimbal, o którym wam mówiłem, tak to wygląda pudełka, tam jest kamerka sportowa. A tam jeszcze mam te pluszaczki, to od dziewczyn. A tutaj mam, jak widać, mikrofon, tam jakiś iPhone i słuchaweczki, Beats. Okej, to będzie na tyle w tym vlogu. Jeszcze wam mogę powiedzieć, że w następnym trzeba będzie ogarnąć coś z samochodem, bo coś mi tak zaczęło tłuc. Znaczy pokażę wam, co tam będzie, co się będzie tutaj działo. Bo coś zaczęło mi tłuc w zawieszeniu. I to tak w sumie... Na pewno są drążki stabilizatorów, ale czy coś jeszcze, to nie wiem. Wydaje mi się, że coś jeszcze tam będzie, tylko
Co? Lipa, no lipa, było lepiej. Było dobrze, a teraz tak jakby nagle coś się tu zaczęło dziać. No i możliwe, że drążki kierownicze, choć nie jestem tego jeszcze pewny, bo trochę mi tutaj lekkie luzy mam i czuję lekko na takich większych hopkach, że tak to ujmę, drgania lekkie na kierownicy, ale nie zawsze, więc nie wiem od czego to jest, co to jest, jakby ktoś tam się mniej więcej orientował, to może mi napisać. No, więc dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało, jeżeli nie, no to nie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i trzymajcie się, na razie.